Ponownie wieczór w telewizji w Polsce.pl. Naszym gościem jest dr Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. I oczywiście rozmawiamy, proszę państwa, o wyborach. Skończyliśmy na tym, że start kampanii był bardzo dobry, duże osiągnięcia PiS-u, dynamiczna kampania jakiego, a potem zaczęły się błędy. No na przykład, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale taki no, lekki szantaż, że te samorządy, które będą pisowskie, to będą miały lepszą pozycję w staraniu się o różne środki w rządzie. Potem takie straszenie troszeczkę odwołaniem kandydatki w Łodzi, pani prezydent Zdanowskiej, jeżeli wygra, to my ją usuniemy, powołamy komisarza. Potem no niewątpliwie coś było z tymi taśmami Morawieckiego. Nie można mówić, że bez względu na to, jaką treść one zawierały, to jednak one swój wpływ miały na to. Mówiliśmy już o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, o tym, co CUE. No i ostatni na finiszu już to dość niefortunne porównanie Patryka Jakiego, bitwy o Warszawę w wyborach samorządowych z Powstaniem Warszawskim. I to było no bardzo źle przyjęte w Warszawie. I rezygnacja Jakiego z partyjnej przynależności. To miało być takie arebur tego, co się wydarzyło w trakcie debaty między prezydentem Dudą, znaczy kandydatem Andrzejem Dudą, a prezydentem Komorowskim, kiedy Komorowski bardzo uciekał od przynależności partyjnej, czy tam, nie był partyjnym prezydentem, ale od związków z Platformą Obywatelską, i przypomniał mu o tym kandydat Andrzej Duda, wręczając znaczek Platformy Obywatelskiej. Tutaj mieliśmy odwrotną sytuację, rezygnację z partyjnej przynależności przez Jakiego, co też chyba nie zostało dobrze odebrane. No i te wszystkie błędy tak jakby się zebrały do razem i nie pomogła ta walka ze złodziejską reprywatyzacją. Tak jak prezydent Lech Kaczyński właściwie wygrał wybory prezydenckie dlatego, że był pamiętany przez społeczeństwo jako ten szeryf, minister sprawiedliwości, walczący z różnego rodzaju przestępcami, to jednak ta okazało się, że ta komisja reprywatyzacyjna, te 40 prawie tysięcy pokrzywdzonych ludzi, jakoś tak za bardzo tych, którzy głosowali, nie przekonali, nie przekonało do kandydatury Jakiego. To nie przekonało, dlatego, bo myślę, że to była ta sprawa trochę eksploatowana za długo, a może za słabo. To znaczy, jeżeli by były jakieś takie kamienie milowe, jakieś duże za tym szły, nie wiem, czy postępowania, czy nawet aresztowania. Aresztowanie było akurat wcześniej, prawda? No to może by to jakoś się inaczej przeżyło. Po drugie, też no to dotyczy pewnej części osób, części warszawiaków. Dzisiaj już no nie mamy takich czasów, jak Lech Kaczyński kandydował, że tutaj właściwie na każdym kroku trzeba było coś poprawiać, zmieniać, kogoś ścigać, łapać, kto rozkradał. Tutaj rzeczywiście ta mafia reprywatyzacyjna, jeżeli tak ją nazwać, no była wielka, tak, i te szkody były ogromne i dla ludzi. No ale jakoś to się nie przebiło, znaczy ja się dziwię, że się nie przebiło to, że to właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej to się działo. Platforma tutaj sprytnie trochę gdzieś tam próbowała zwalić to najpierw na Lecha Kaczyńskiego, później właśnie na różnych urzędników i tak dalej, i się to chyba trochę udało, dlatego że de facto politycznej odpowiedzialności no nikt nie poniósł, nawet politycznej. Nawet były takie przecież próby na początku gdzieś tam zdyscyplinowania, odwołania pani prezydent Grynkiewicz-Waltz przez Platformę, i to w ogóle się niczym nie skończyło. Tak jak z prezydent Zdanowską, która wręcz wbrew statutowi powiedziano, że ona dalej będzie w Platformie, a statut mówi o tym, że powinna nie być, bo jest skazana za przestępstwo umyślne. Nie? Więc jakby nie wiem dlaczego, no nie, jakoś sztab nie potrafią tego do końca wykorzystać, ale to też samo to byłoby za małą jakby ofertą do Warszawy, bo to już jest inne miasto niż te 15 lat temu, jak kandydował Lech Kaczyński, czy więcej nawet. I to jest no, miasto no, to bardzo liberalne, bardzo takie ludzi bogatszych, zamożniejszych, na każdym właściwie poziomie, na każdym szczeblu. I wygranie wyborów tylko tymi grupami uboższymi no, jest możliwe w Polsce, ale nie jest możliwe w Warszawie. To jest inna struktura demograficzna, więc no to samo to w sobie się nie mogło udać. Znaczy to było dobre jako budowanie rozpoznawalności Jakiego,
I to się rzeczywiście udało, bo on jest politykiem rozpoznawalnym w całym kraju w tej chwili, a nie był. Natomiast już później ten drugi krok, no, gdzieś tam myślę, że poszedł nie w tym kierunku, co trzeba. No to jeżeli mówimy o Warszawie, jeżeli pani dyrektor mówiła o tych innych błędach, to tak, no to trzeba powiedzieć, w Łodzi to też jakaś dziwna sprawa z tym wygaszeniem mandatu, dlatego że no PiS tylko pomógł pani prezydent uzyskać lepszy wynik w pierwszej turze, dlatego że pani prezydent ten wyrok dostała przed wyborami. Prawdopodobnie to wpłynęło na elektorat, bo zawsze wpływa, więc być może się gdzieś tam otarło o drugą turę. No ale PiS wyszedł i powiedział, że tutaj będzie komisarz, czyli de facto trochę ludzi postraszył, ludzie się postawili, prawda? I teraz w ogóle ciężko będzie przywrócić taką prawną sprawiedliwość w Łodzi, dlatego że ludzie będą wychodzić i mówić, nie zabierajcie nam naszej prezydent. No ale według prawa wydaje mi się, że nastąpi to już słyszałam się opinię posłanki Platformy Obywatelskiej, no jak to prawo, ale 70% głosowało, Łodzianie no chcą takiego, to nam się przypomina innego. Ta scena z samych swoich, prawda, że sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, więc może tak w Łodzi też będzie, więc tutaj Platforma u nich uważa, żeby się nie zaplątała. To jest zadziwiające, ta taktyka, która się okazuje bardzo skuteczna Platformy Obywatelskiej. Jak obserwowaliśmy kłopoty innych partii na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ze swoimi członkami, którzy popadali w konflikt z prawem, to tam istniała taka metoda zrzucania z sani, żeby wilki pożarły, prawda? Ktoś coś tam podpadł, nawet jeżeli był niewinny, nawet jeżeli konstytucyjne domniemania niewinności, tego myk z partii wyrzucamy, potępiamy, odcinamy się, w ogóle nie znamy. Natomiast Platforma Obywatelska stosuje taką zasadę, że stoi murem za swoimi ludźmi. Sekretarzem generalnym w dalszym ciągu jest Gawłowski. Poparcie pełne dla pani prezydent Zdanowskiej. Absolutne poparcie dla Hanny Gronkiewicz, a z drugiej strony też taktyka Hanny Gronkiewicz-Walc, która w ogóle nie chciała mieć nic wspólnego z komisją. Ja podejrzewam, że gdyby ona się pojawiła na tym przesłuchaniu przed komisją weryfikacyjną, to znacznie gorzej by było niż te jej uniki. Czyli Platforma stoi murem za swoimi ludźmi i ci ludzie wygrywają. No właśnie, to ciekawe zjawisko. To tak jest za Grzegorza Schetyny, bo pamiętajmy za Tuska aferę hazardową, prawda? To on nawet z tych sań, niewinne głowy leciały. Tak jest, z tych sań wyrzucił nawet więcej niż było potrzeba tych ludzi. Więc tutaj to jest związane z przywództwem Grzegorza Schetyny zdecydowanie, może trochę, no zdecydowanie innym, prawda? Niektórzy mówią, że słabszym, nie wiem czy słabszym, ale na pewno innym. Więc no to też ciekawe zjawisko, ale społecznie, bo już ludzie, wyborcy czasami nie, nawet w świetle oczywistych faktów, prawda, potrafią zagłosować na osobę, która no, ma jakieś poważne zarzuty, nie wiem, na przykład o prezydent Olsztyna, teraz znowu jest w drugiej turze, nie wiadomo, który tam ma wyrok za molestowanie. Czytałam taką informację dzisiaj, że wójt, który siedzi w areszcie podejrzany Łódzkie, o 92 przestępstwa i oskarżony, że jest szefem przestępczej grupy, wybrał 48 skandałów. Tak, też dostał, właśnie do drugiej tury. No właśnie, coś się tutaj dzieje w społeczeństwie. Takiego, no bo to są jakby oczywiste takie rzeczy, no właśnie, takie, które powinny eliminować danego polityka już na długie lata, prawda, ze sprawowania funkcji publicznych. I no, słyszeliśmy takie opowieści ze strony opozycji ostatnimi czasy, że jak coś tam się wydało z jakimiś kilometrami, jazdą, czy pobieraniem pieniędzy za coś, na co się nie należało, że w Skandynawii to nawet pani minister, jak poleciała na wakacje za własne pieniądze, to nazwisko przestała być ministrem, takie wysokie standardy skandynawskie nam tutaj przywoływano, a tutaj żadna partia nie ma tych standardów. Wróćmy do Warszawy, panie doktorze, bo nastąpiła taka bardzo, chyba nie było takiej polaryzacji w poprzednich wyborach, bo dwóch kandydatów w sumie uzyskało prawie 80% głosów, trzeci z nich zaledwie 3%. Ruchy Miejskie, które wydawać by się mogło, że w takiej właśnie liberalnej Warszawie powinny mieć ogromne poparcie. No, w Barcelonie Ruchy Miejskie rządzą, prawda? Więc, a tu nagle się okazuje, że nie, że ta polaryzacja bardzo była wyraźna i praktycznie ci kandydaci no, niewiele zyskali.
znowu SLD Lewica Razem znowu się rozczłonkowała na różne jakieś tam tego i też bardzo kiepski wynik, ich kandydat również kiepski wynik, a jeszcze mówi się o tym, że taki pocałunek śmierci SLD dał Jarosław Kaczyński, mówiąc kilka dni przed wyborami, że jest skłonny do wchodzenia w koalicję z SLD, że to mogło urwać SLD parę punktów i że gdyby tego Jarosław Kaczyński nie powiedział, to być może ten wynik Prawa i Sprawiedliwości do sejmików wojewódzkich nawet byłby poniżej 30%. Jak pan to ocenia? Czy to jest możliwe? No, jeżeli mówimy o tym ostatnim, to raczej wątpię, żeby takaż słowa prezesa Kaczyńskiego podziałały, dlatego że to była taka wola, no dosyć ogólna. SLD nie powiedział, że też wejdzie w każdą koalicję. Zaprzeczyło, że nie wejdzie. Natomiast ten wynik Lewicy się poprawia, dlatego że te sondaże pierwsze były gorsze, teraz są już lepsze. Zobaczymy, jakie będą wyniki w skali kraju. Wydaje mi się, że gdzieś do tych 7-8% być może sojusz dojdzie, co jest takim też, powiedzmy, odzwierciedleniem wyników ogólnopolskich w sondażach, więc tu uważałbym to jednak za sukces, bo wczoraj jeszcze mówiłem wieczorem, że to porażka, bo było te 5,7, to już 6,6, to już mówię, jest o niebo lepiej, bo to pozwala, te 5,7 to prawdopodobnie byłoby w sejmikach tylko kilka mandatów ze względu na metodę Donta, którą stosujemy przy obliczaniu tych mandatów do sejmików, i tam nie złożyłoby się aż tyle, prawda, przy tym 5,7, przy 6,6, 7,5 to już będzie tych mandatów trochę więcej, więc tutaj no musi się Sojusz Lewicy Demokratycznej dokładnie policzyć, ale też taką ma trochę, może mieć satysfakcję, że inne ugrupowania na lewicy no w ogóle gdzieś tam nie zaistniały, prawda, czy w dużych miastach, czy na arenie ogólnopolskiej, czyli właściwie powinien być trochę Sojusz zadowolony, że on jest przynajmniej, tak? Bo jeszcze są bezpartyjni samorządowcy, ale to jest odrębne grupowanie, taka zbieranina. Partia Razem w ogóle poległa. A Partia Razem miała, powiedziałbym, rozbuchane plany polityczne i oczekiwania, i właściwie dyktowała warunki w pewnym momencie, co było momentami groteskowe. Innym doświadczonym graczom na scenie politycznej, no teraz chyba już takiego tupetu nie będzie miała, już tak mówię troszkę z ironią, ale tak jest. To jeżeli chodzi o Sojusz. Natomiast jeżeli chodzi o te inne ruchy, to zobaczymy jeszcze w Warszawie, jak będą wyniki, jak będą się przedstawiać do Rady Miasta, dlatego że te wybory personalne, prezydenckie, one sprzyjają takiej polaryzacji, a do Rady Miasta może to być troszkę inaczej. I jeżeli by te wyniki były rzeczywiście takie słabe, no to no uważam to za bardzo złe zjawisko, dlatego że po prostu no, nie będzie tego pluralizmu w Radzie Warszawy. Nawet gdzieś tam tu dwóch radnych z tych ugrupowań, czy ruchów miejskich, czy lewicy, no moim zdaniem powinno być dla takiej czystej higieny demokratycznej, prawda? Żeby ktoś kontrolował, żeby mógł być taki śpiewak, który pierwszy wykrył aferę reprywatyzacyjną, prawda? Teraz już 3% dostał gdzie te jego zasługi? A to miał zasługi, on nie dlatego wykrył, że był właśnie pisowcem albo PO-wcem, tylko dlatego, że tutaj działał w mieście, że mu zależało na tym mieście prawdopodobnie, tak? I jeżeli by żadne z tych ugrupowań nie uzyskało, możemy mieć taką sytuację w Warszawie, pewnie te wyniki w tej chwili spływają, że będziemy mieć tylko radnych Platformy i PiS-u. No i co? No nie jest to dobre, dlatego że jedni będą blokować drugich, w zasadzie nie będzie żadnej współpracy, żadnych inicjatyw gdzieś tam wspólnych. W zasadzie... No ale PiS może mieć większość. W Radzie Warszawy? Koalicja może mieć większość i wtedy nawet ci radni Koalicja w Radzie. Po prostu wydmuszkami, tak, bo nie będą mieli żadnego wpływu. Będzie miał większość, to... No, tak jak teraz zresztą Platforma ma większość dzisiaj w Radzie Warszawy, 33 mandaty na 60, więc jakby ma samodzielną większość. I teraz może być tak samo, jeżeli dwa ugrupowania wejdą, to na pewno Platforma będzie miała większość, to w ogóle czy Koalicja Obywatelska, to nie ulega wątpliwości. Więc to jest trochę takie smutne zjawisko, nawet dla tych ludzi, którzy no, jakby popierają jakieś trzecie siły, jakieś ruchy miejskie, jakieś bezpartyjnych. Ci bezpartyjni samorządowcy to też jest ciekawa sprawa, bo to są zbieranina różnych działaczy, różnych partii politycznych wcześniej, jakby tam prześledzić te życiorysy, to strach się bać po prostu. No i oni rzeczywiście zdobyli dosyć dobry wynik, czyli pewnie kilka tych mandatów też będą
będą mieli w sejmikach. No ale na przykład w Warszawie nie zaistnieją prawdopodobnie, nie będą mieli list. Nie wiem, czy oni tu mieli w ogóle listy w Warszawie, czy po prostu się zajęli się bardziej sejmikami. I tych list, jak tam ja głosowałem w Warszawie na tej karcie wyborczej, też nie było jakoś za dużo, więc ten wybór był w miarę taki nieskomplikowany, nie jak 14 kandydatów na prezydenta, tylko tych list było, nie wiem, typu 12 czy 10 czy mniej. Więc nie, znaczy ja to ubolewam, bo samorządy to akurat jest takie miejsce, gdzie właściwie wszyscy mogą się realizować, każdy może się odnaleźć. Nawet w tej zdominowanej ostatnio Radzie Warszawy przez Platformę, no było dwoje radnych lewicowych, prawda, którzy zawsze gdzieś tam nadawali tego kolory, to był pan Guzioł, była pani Paulina Piechna-Więckiewicz, i mieli jakieś swoje pomysły, zawsze można było ich posłuchać i uczestniczyli w tych pracach. No to patrzyli na ręce. Patrzyli na ręce. To jest no dobre dla każdej władzy, bo każda władza prędzej czy później polegnie, bo właśnie nikt jej nie patrzy na ręce albo już ma takie wrażenie, że już wie wszystko, prawda? No i nie widzę tutaj w Warszawie, jeżeli chodzi już w ogóle o Warszawę, to mieliśmy taki zestaw kandydatów, że nie widzę tutaj, i te wyniki też pokazały, że nie będzie tu takiej świeżej krwi, nie będzie tu takiej jakości. No miejmy nadzieję, że będzie, ale trochę no, co jakiś czas przydaje się takie przewietrzenie, nawet w urzędach, żeby ludzie... No mamy świeżą krew, prezydentem będzie poseł z Krakowa, więc... No tak, to na pewno, tylko że prawdopodobnie jakby tutaj urzędnicy zostaną i te główne postaci na scenie warszawskiej zostaną. Ja nie mówię, że to jest źle, bo to na pewno są w większości ludzie zasłużeni, którzy wiele zrobili, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że każdy w swoim życiu zawodowym no też powinien czasami coś zmienić, powinien jakieś mieć nowe spojrzenie na różne sprawy, dlatego też te wymiany czasami kadr są dobre, żeby właśnie nadać jakiegoś nowego impetu, nowej wizji, nawet w ramach jednego ugrupowania. No zobaczymy, jak to będzie w tym naszym mieście. PiS jest zadowolony z wyniku tak wczoraj widziałam na wieczorze wyborczym, że pan prezes Kaczyński był zadowolony z tego wyniku, jeszcze niższego niż dzisiaj. Ale czy to nie jest tak, że kreowanie tego pojedynku, jak i Trzaskowski, na najważniejszy w kraju, no praktycznie relacjonowany przez wszystkie media, nie tylko media sprzyjające rządowi, ale także media, które są bardziej krytyczne, sprawiło, że ta wygrana PiS-u w tych wyborach do sejmików samorządowych została przesłonięta tą klęską w Warszawie, no bo nagle powiedziano, że Warszawa jest najważniejsza, że Warszawę trzeba wygrać, zrobić wszystko, żeby Warszawę odebrać Platformie Obywatelskiej, i balon pękł, nie odebrano. I to tak jakby się stało, zresztą telewizja Polsat News, która również wieczór wyborczy relacjonowała, zaczęła w przeciwieństwie do telewizji publicznej nie od wyników do sejmików samorządowych, tylko pierwsza wiadomość to było, że Patryk Jaki przegrał w pierwszej turze z Rafałem Trzaskowskim i podany wynik. Tak, no moim zdaniem to był błąd strategiczny, to znaczy założono sobie oczywiście cel i celem tu cel nie mógł być inny niż wejście do drugiej tury, ale strategicznie to za bardzo napompowano, to znaczy to jest oczywiście był pojedynek symboliczny, ale rzucono tutaj wszystkie siły i środki, ogromne fundusze, wsparcie różnych ministrów, instytucji i tak dalej, no kreując to na jakiś pojedynek, jeszcze tutaj ten spot z tym powstaniem, no kreując to na jakiś pojedynek w ogóle najważniejszy w historii Polski powojennej prawdopodobnie. I no i od PiS poległ od własnej broni, czyli od realizacji właściwie tej strategii, bo ta wiadomość się przebiła, bo jakby obiektywnie popatrzeć na to i analitycznie, to no PiS odniósł sukces w wyborach do sejmiku, bo ma 7 punktów większe poparcie, prawda? Będzie rządził na pewno w większej liczbie sejmików i tak dalej, czyli na poziomie ogólnopolskim odniósł. A tu trzeba było sobie powiedzieć uczciwie, małe są szanse na odbicie dużych miast, bo to jest inna struktura elektoratu, no i koniec. Więc panie doktorze, tak, będziemy pewnie jeszcze niejednokrotnie się spotykać i rozmawiać o tym, co się będzie działo, bo mamy przed sobą no, poważne 3 kampanie wyborcze. Ja może zakończę dość przewrotnie takim zdaniem, które znalazłam ci na Twitterze pana prezesa, przewodniczącego prezesa Związku Pracodawców, pana Cezara Kaźmierczaka, który napisał,
nikt nie wygrał tych wyborów. Taka jest jego ocena. Co prawda wczoraj wszyscy mówili, że to oni wygrali. Miejmy nadzieję, że wygrali wyborcy w tych miejscowościach, gdzie rzeczywiście głosowali na ludzi, którzy mogą coś dla ich lokalnych społeczności zrobić. Naszym gościem był pan dr Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.